kopią, ale na podwórku zamiast trawy pełno było błota. Ale plucha, roześmiał się Cyryl. Co powiecie na błotną bitwę? Jacenty cisnął błotem w jego kierunku. Blask, brunatna plama rozlała się na łuskach Cyryla, jak mokry kleks. Cyryl ryknął i cisnął swoim błotem prosto w nos Klotki. Zdenerwowana Lotka trafiła w Xaverego. Gdy na podwórko wpadła pani Gryzelda. Zboki wyglądały jak małe błotne pagórki. Są chwilę, westchnęła pani, gdy wolę, aby wróciła zima.